Witam serdecznie wszystkich Państwa na ośrodku szkolenia poligonowego 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, które to miejsce na dzień dzisiejszy jest miejscem sprawdzenia gotowości Międzynarodowej Grupy Wsparcia Logistycznego do realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego połączonych sił wielonarodowych. Prezentujemy zdolności w obszarach zarówno podsystemu dowodzenia systemem logistycznym, jak i podsystemów, które umożliwiają funkcjonowanie w niezależny sposób tego elementu, który reguluje kwestie dowodzenia i kierowania wojskami. Ten element z założenia swojego jest samowystarczalny i przygotowany do tego, aby bez wsparcia innymi elementami był w stanie funkcjonować niezależnie w każdych warunkach atmosferycznych, w każdych warunkach geograficznych. Jesteśmy tutaj samowystarczalni nawet w szerszym słowa tego znaczeniu. Z tego względu, że wodę sobie oczyszczamy sami. Jednym z elementów, które są zabezpieczane w ramach naszego rozbudowanego stanowiska dowodzenia, to jest oczyszczalnia wody. Oczyszczalnię wody akurat zapewnia na potrzeby tego stanowiska dowodzenia strona węgierska, ponieważ ideą stworzenia tego połączonego dowództwa ze wszystkimi elementami, które zapewniają jego funkcjonowanie, jest wielonarodowość, jeżeli chodzi o podział zadań. I tak, jak powiedziałem, strona węgierska odpowiada na przykład za elementy zabezpieczenia bazy w kontekście force protection, odpowiada również między innymi za oczyszczanie wody. Strona słowacka odpowiada za organizację polowego punktu żywienia, odpowiada za organizację i zabezpieczenie elementów związanych z toaletami, z prysznicami, odpowiada za zabezpieczenie polowej pralni na potrzeby żołnierzy, którzy realizują zadania w ramach tego zgrupowania. Strona czeska zabezpiecza wszystkie te elementy infrastrukturalne, które umożliwiają rozwinięcie stanowiska dowodzenia. Akurat w tych realiach jest to zespół namiotów pneumatycznych, które można stosunkowo w krótkim czasie rozwinąć, przygotować do pracy. Strona polska zabezpiecza w ramach funkcjonowania tego stanowiska dowodzenia na przykład systemy łączności, bo oczywiście trudno sobie wyobrazić możliwość funkcjonowania nowoczesnego stanowiska dowodzenia, które ma realizować zadania na korzyść międzynarodowych sił połączonych bez rozbudowanych systemów łączności, w tym oczywiście systemów informatycznych. W takim formacie, jak tutaj Państwo widzicie, jest to pierwsze takie ćwiczenie. Rok temu funkcjonowaliśmy w realiach tylko i wyłącznie sztabu, prowadząc ćwiczenie na bazie ośrodka szkolenia w Niemczech. Natomiast wydaje się, że logicznym kolejnym krokiem było zaangażowanie wszystkich tych elementów wykonawczych po to, aby potwierdzić między innymi tą samowystarczalność stanowiska dowodzenia. Stąd taki format, stąd obecność tutaj tych wszystkich żołnierzy z tymi wszystkimi zdolnościami, które są immanentną cechą tego stanowiska dowodzenia.